Hejka, mamy teraz tydzień urlopu i postanowiłam, że nagram wam vloga, bo dzisiaj, słuchajcie, jest bardzo stresujący dzień, bo idziemy odebrać nowego członka rodziny i bardzo się stresujemy, o Jezu, jak trzęsie, i bardzo się stresujemy, żeby Jimmy go przyjął i polubił i żeby byli przyjaciółmi. Teraz jedziemy... Tędy? Jedziemy na... No tędy możesz jechać w sumie. Jedziemy na zakupy. No i myślę, że tak wieczorem zobaczycie naszego nowego członka rodziny. Jeżeli jesteście ciekawi, co dzisiaj będziemy robić, to oglądajcie, zostańcie z nami. Dobra, ja chyba muszę się rozłączyć, bo tutaj na tej drodze strasznie trzęsie. A na ustach mam Golden Rose z tej serii Vinyl Gloss, numerek 11, jakbyście byli ciekawi. No, dobra, to widzimy się później, pa, pa! O, jak trzęsie. A jeszcze chciałam coś powiedzieć na temat tej pomadki, bo ostatnio strasznie chcę odejść od pomadek matowych i testuję różne takie, wiecie, nawilżające błyszczyki i tego typu rzeczy. I kupiłam ostatnio sobie trzy kolory właśnie tych Vinyl Gloss z Golden Rose i powiem wam, że jestem nimi zachwycona, bo jak widzicie, pigmentacja jest świetna, jest genialna. W ogóle się nie kleją jak zwykłe błyszczyki. Naprawdę jak na razie jestem z nich bardzo zadowolona i z czystym sumieniem mogłabym wam już teraz polecić te pomadki. Tą czerwoną mam dzisiaj pierwszy raz na ustach, więc jeszcze zobaczę, jak będzie schodziła w ciągu dnia. No i tyle. Naprawdę mogę wam serdecznie polecić te pomadki, te błyszczyki. W sumie są super, naprawdę ekstra. Jesteśmy teraz na Maini, ale słuchajcie, jest dzisiaj tak gorąco, że ja totalnie żałuję, że mam rozpuszczone włosy, ale myłam je i po prostu chciałam, żeby mi wyschły naturalnie. Dzięki. Żeby mi naturalnie wyschły, dlatego je zostawiałam rozpuszczone, ale teraz po prostu tak mi się kleją. Jeszcze mam sukienkę na ramionczka i tak się do mnie kleją, że masakra. Ale nie narzekam, tylko bardzo się cieszę, bo teraz mamy tydzień urlopu i mam nadzieję, że tak gorąco będzie cały tydzień, że będziemy mogli w wolnym czasie pojechać sobie gdzieś nad jeziorko czy nad morze i wykorzystać jeszcze tą letnią pogodę. A słuchajcie, teraz jak mówiłam, jesteśmy na Maini, a po Maini będziemy jechać do Ikei. Kto też kocha Ikeę? Ja myślę, że każdy kocha. Każda kobieta kocha Ikeę. Mężczyźni niekoniecznie, ale myślę, że każda kobieta uwielbia jeździć do Ikei. A dzisiaj będzie totalnie na szybko, bo mamy mało czasu, a ja muszę jechać zobaczyć doniczki na kwiaty, czy są takie, jakie bym chciała. Więc dosłownie wchodzę tylko na ten dział z ogrodowy, z doniczkami, z tym ze świeczkami. I tylko patrzę do doniczki, jeżeli jakieś będą, to kupię. Oprócz tego muszę zajść do Media Expert, tam chyba jest obok Ikei, i do TK Maxa. Do TK Maxa chcę zobaczyć słomki metalowe, ponieważ mam słomki bambusowe, ale też chciałabym słomki metalowe mieć w domu do picia. A do Media Expert chcę jechać, ponieważ podjęłam bardzo poważną decyzję, ponieważ ogólnie staram się ograniczać plastik, sorry, że tak się wyprawiam, ale no przyklejają mi się te włosy. Staram się ograniczać plastik jak najbardziej tylko mogę. I moim największym problemem jest woda w plastikowych butelkach. Ponieważ ja lubię te wody wysoko mineralizowane, lekko gazowane i no nie mogę się oduczyć, żeby pić zwykłą, niegazowaną wodę. Ale postanowiłam wczoraj, że koniec, skończyły mi się już wczoraj wszystkie wody, dzisiaj tak naprawdę wypiłam ostatnią wodę i powiedziałam dosyć, mam dosyć tych butelek, bo ja piję strasznie dużo wody i tego plastiku jest stanowczo za dużo, dlatego też postanowiłam pojechać do Media Expert i kupić tą wodę, ten czajnik filtrujący wodę, Brita chyba, czy coś takiego, no nie wiem, zobaczę, bo nie znam się za bardzo na tym. I mam nadzieję, że to pomoże mi no, przestać pić tą wodę butelkowaną. Mam naprawdę wielką nadzieję. Oby się udało. Dobra, boli mnie już ręka od trzymania. Widzimy się później w Ikei. Patrzcie, co jest w TK Maxie na makarni. Beka by Chloe Malika. I kosztuje 135 zł.
Hejka, to znowu ja. Już byliśmy na zakupach. Załatwiliśmy wszystko, co mieliśmy załatwić, prawie wszystko. I jedziemy teraz zjeść coś fajne miejsce w Gdańsku. Wegańskie miejsce nazywa się Falowiec. Bardzo dobre jedzenie. Pewnie pokażę wam, co sobie zamówiliśmy, co będziemy jeść. A później jedziemy po naszego nowego członka rodziny. Także... już nie mogę się doczekać. Jesteśmy bardzo, bardzo głodni i w ogóle mieliśmy chwilę grozy, bo zajechaliśmy do Biedronki po żwirek i wsiadamy do auta i auto nie chciało nam odpalić i tak się baliśmy, że nie dojedziemy do domu, a mieszkamy w takim miejscu, że bez auta nie da się przeżyć. Ale jak widzicie, jedziemy, jest wszystko dobrze. No, więc oby to było tylko tak, nie wiem, z ciepła albo nie wiem z czego, oby to było tylko jednorazowe po prostu. No, dobra, to pokażę wam później, co sobie zamówiliśmy do jedzenia. Dobra, jesteśmy już po jedzonku. Nagrałam wam, co jedliśmy. Ja jadłam kotlety ziemniaczane z brokułami, z surówkami, a Piotrek jadł szoarmę, czyli taki, wiecie, kebab na talerzu, mięso zrobione z kotletów sojowych, z frytkami i z surówkami. Obie te rzeczy... Słucham? A, i jeszcze z pitą. Obie te rzeczy na maksa dobre. O, tu nasze auto już jest. Na maksa dobre, na maksa polecam, w ogóle bardzo polecam to miejsce. Jest mega pyszne i wegańskie, ale się tak najedliśmy, powiem wam, że nie mogę oddychać aż z najedzenia. Ale było warto, było pysznie. No i teraz jedziemy do mojej koleżanki po nowego członka rodziny. Trochę się stresujemy, jak Jimmy go przyjmie, jak on będzie się zachowywał, bo jest trochę płochliwy. Pewnie już możecie się domyślać, co to będzie, ale jeszcze potrzymam was w napięciu i zobaczycie dopiero, jak będziemy w domu. Co to takiego? A jak moja pomadka? No, zjadła się trochę od jedzenia, ale i tak, słuchajcie, mam ją cały dzień, więc i tak uważam, że zdała test całego dnia. Poprawię sobie tylko trochę w wewnętrznej części ust i będzie gites majonez. Dobra, lecimy. Hejka. Jak widzicie, u mnie już jest już drugi dzień, ponieważ słuchajcie, ostatni klip, jaki wam nagrałam z tego, jak wychodzimy z jedzenia i mówię wam, co jedliśmy, tak wsiedliśmy do auta i nasze auto nie chciało znowu odpalić, tak jak mówiłam wcześniej. I niestety próbowaliśmy, nie odpaliło. Zadzwoniliśmy po naszego kolegę, który interesuje się mechaniką, jest troszeczkę mechanikiem poza godzinami tam pracy. I przyjechał do nas i słuchajcie, przez ponad 2 godziny próbowaliśmy zrobić coś z tym autem, bo on wiedział, o co chodzi, ale próby nie wychodziły. W końcu ja, mózg całej operacji, mówię, dobra, poruszajcie kierownicą, jak próbujecie odpalić, bo widzę, że świeci się kontrolka, że kierownica jest zablokowana i słuchajcie, po ponad 2 godzinach auto w końcu odpaliło. Dlatego ja już wam nic nie nagrywałam później, bo już było strasznie późno. No i nie wiem, ja byłam strasznie zmęczona, już nie było sensu was męczyć. Dlatego będzie to 2-dniowy vlog. Ja teraz jadę na targ po warzywa i do Lidla na zakupy. I jak wrócę, to pokażę wam nowego członka rodziny. I słuchajcie, jest taki upał, muszę już otworzyć okna, bo nie wytrzymam. Jest taki upał, że musiałam zrobić sobie koka, bo jest po prostu nie do wytrzymania. Dobra, ja jadę na zakupy i widzimy się później. See ya! Fajnie gadałam do kamery, która była wyłączona. Świetnie, Ewelina. Ale chciałam wam powiedzieć, że dzisiaj nasze auto zachowuje się jakby nigdy nic. Normalnie mi odpaliło. Wszystko działa. Tak czy siak, wiadomo, musimy z nim jechać do samochodowego doktora. No, trzeba jednak po tej akcji wczorajszej. Mam nadzieję, że to był jednorazowy wybryk. Tak czy siak, dzisiaj jeszcze będziemy nim jeździć, bo dzisiaj nie możemy jechać do mechanika. Ja jadę na zakupy, a później, słuchajcie, jedziemy na sushi. Do knajpy, w której pracuje nasz kolega, który właśnie to sushi robi. Dlatego pojedziemy spróbować, jakim on tam jest tym sushi masterem. No, dobra, to widzimy się już naprawdę później, pa. Dobra, słuchajcie, wróciłam i pokazuję wam nowego członka rodziny. Przedstawiam wam Zigiego. Zigi. Powiem wam, że on jest w tym samym wieku co Jimmy, albo nawet o miesiąc młodszy, a patrzcie, jaka jest różnica. Ten, jaki jest duży, a Jimmy, jaki jest malutki. Jak do podłogi pasuje. Na razie się oboje pasują do podłogi. Ale są ciekawi, co ona tam kupiła. Co
Co ona tam kupiła? Zigi, jeszcze powiem wam, że jest u nas od wczoraj. Wiadomo, mówiłam o tym, ale jeszcze boi się nas. Nie da się za bardzo dotknąć i złapać. Jest strasznie płochliwy. Ale walczy cały czas z tym maluchem. No mam nadzieję, że się polubią. Jak na razie myślę, że nie jest najgorzej. Ten cały czas go gania na zdrówku drzwi. Cały czas go gania i go uderza. Zaczepia go cały czas. Teraz właśnie się obudzili. Ja wróciłam, dlatego się obudzili. Przyszli zobaczyć, co tam się dzieje. Zaraz dostaną jeść. No. A jeżeli... Oje... Piotrek. Piotrek zabijał muchę i przestraszył kociaki. Musisz uważać. One się boją, a ty tą szmatą rzucasz. Chodźcie, idziemy zobaczyć, co robię. Tutaj, my teraz mamy pobojowisko w domu. Wszędzie zabawki. Tutaj Ziggy. Wiecie, jestem ostrożna, bo się widzicie. O, już się spłoszył. Musimy dać mu troszeczkę czasu, ale i tak bardzo się cieszę, bo się nie chowa nigdzie przed nami. Łazi po całym domu dzielnie, tylko no mówię, jeszcze nie można za bardzo do niego podchodzić. A jeżeli byście się pytali, po co nam drugi kot? Bo takie pytania teraz cały czas słyszymy. Po co wam drugi kot? No słuchajcie, po to, że po prostu chcieliśmy mieć drugiego kota. Chcieliśmy mieć kolegę dla Jimmy'ego. I tyle. Mamy nadzieję, no jeżeli możemy uszczęśliwić jeszcze jednego kota, to z miłą chęcią to robimy po prostu. I ten Ziggy, on jest, słuchajcie, z... jak to się nazywa, Piotrek? Z fundacji. Sorry, zabrakło mi słowa. Jest z fundacji, był u mojej koleżanki, bo ona ma taki dom jakby tymczasowy, był u niej. I od niej go wzięliśmy. Dobra, pokazuję wam teraz, bo one poszły się załatwiać. A ja może wam pokażę... co kupiłam? Bo byłam na targu. Sorry, moja torebka. Byłam na targu. O, stój. Tu byłam w aptece, co buty. Pokażę wam w drogerii, co kupiłam. Kupiłam dwa takie słoiki, bo jak teraz kupiliśmy tą Britę, a właśnie nie pokazałam wam tej Brity. O, to jest ta Brita, którą kupiliśmy. Ona ma 2-4 litra. No, 2-4 litra. Już z niej korzystamy i na razie jest spoko. Mamy bałagan w kuchni, sorka. I tak, kupiłam dwa te słoiki po to, żeby mieć coś większego na właśnie wodę. Żeby, nie, wiecie, nie do szklaneczek nalewać, tylko do czegoś większego. Pasty do zębów. Ja się staram używać takich naturalnych past do zębów. Niestety nie... Nie mogą się przyzwyczaić, że są dwie różne kubaty dla każdego osobno. Staram się kupować naturalną. Nie wiem, czy ta jest naturalna, bo ja jestem ślepa i tutaj jest napisane po rosyjsku, a ja tutaj już jestem zbyt ślepa. Jak jestem sama w sklepie, to niestety nie jestem w stanie odczytać składów i opisów. No zobaczymy, no. O nie, spadło mi. Mam nadzieję, że będzie git. Dobra, ustawię inaczej kamerę i wam będę pokazywać, bo tak bez sensu ręka mi się trzęsie z gorąca. Dobra, postawiłam was w szafce, żeby było mnie też widać. Macie widok na kibel, ale słuchajcie, trudno. Nie mamy jeszcze drzwi, musicie mieć widok na kibel. Będę starać się tutaj zasłonić, no ale... Dobra, to na czym skończyłam, że kupiłam pastę. Kupiłam ten płyn uniwersalny z Yop, mój ulubiony do czyszczenia kuchni, mebli, do, po prostu do przecierania blatów, stołów, toaletki. Super. Kupiłam sobie bazę pod makijaż z Bielendy rozświetlającą. Ja bardzo lubię te bazy z Bielendy rozświetlające, nawilżające. Bardzo fajne są. Kupiłam krem Sylweco nagietkowy. I również Sylweco płyn micelarny lipowy. I to z drogerii wszystko? Wszystko, tak. No dobra, i teraz mogę wam pokazać haul zakupowy. Ja nie wiem, jak tu was ustawić, żeby wam pokazać, co kupiłam. Może zacznę od tego, że byłam na targu. I na targu nie kupiłam dużo. O nie, wyspałam się. Kupiłam jeżyny. Zaraz od razu spróbuję. Miałam pyszne, kwaśne, kocham kwaśne. Maliny. Też oczywiście spróbuję. Bomba.
Ten tart jest super, ale słuchajcie, trochę mi się powysypało w siatce. Ogórki kiszone. Pokazuję wam to, bo wiecie co, ja uwielbiam oglądać hole zakupowe, więc... Więc pokazuję, no, pokazuję to, co sama lubię oglądać. Wyciągam jeszcze tutaj maliny. I kupiłam pomidorków malinowych 5 sztuk. Wyciągam. Jeszcze muszę wyciągnąć te, to, co mi się rozsypało, te maliny i jeżyny. I jeszcze kupiłam kalafior, ale mam go tutaj oddzielnie. Ale kwaśne jeżyny. A jeszcze malinkę sobie zjem. Kocham lato. Kocham. Mega pyszne. A wiecie co? Padłam na pomysł taki, że włożę was do lodówki. Będzie mi wygodniej wam pokazywać, co kupiłam. Będę się tutaj schylać. Dwa jogurty greckie, a ja od razu będę chować to, co trzeba. Dobra, tutaj mam ten kalafior do szuflady. Niestety plastik, no ale na targu nie ma świeżej rukoli bez plastiku i sałat. I wzięłam taką sałatę i rukolę. Siu? Dzimuś tutaj siedzi. O Jezu. Trzy banany. Banany nie do lodówki. Podniosę to sobie. Kupiłam tak, dwie pomarańcze, bo będę robiła sobie aperola dzisiaj. To do lodówki, żeby się schłodziło. Zieloną paprykę, bo mam straszną ochotę na sałatkę. Olej rzepakowy. To też nie do lodówki. Piotrek by mi się przydał, ale poszedł na ogród. Oliwę z oliwek wzięłam taką. Pewnie jest beznadziejna, ale trudno. Jimmy bawi się cebulą. Trzy razy fasola w puszce czerwona. Do sałatki będę robiła jeszcze raz ciasto. Kupiłam, słuchajcie, taki ser. Manuri. Nie mam pojęcia, co to jest za ser. Jakiś biały. I pomyślałam, że do sałatki będzie właśnie fajny taki biały ser. Cztery zwykłe cebule. Kupiłam na spróbowanie, bo jeszcze były resztki. O, Piotr, byś mi się to przydał. Byś tak kucnie, jak nie chcę, żeby było cię widać. Wytrzymaj mi tę torbę. A ja będę wyciągać, możesz wyżej. Perówki sojowe. Nie, to nie są sojowe. Nie wiem, jakie. Nie czytałam składu, bo no mówię, jestem zbyt ślepa, żeby to robić, jak jestem sama na wykupach. Ale są kiełbaski wegetariańskie. Z Lidla. Wzięłam na spróbowanie. Może, nie wiem, na grilla. Zobaczymy. Prosecco do aperola. Co tu jeszcze mamy? Wzięłam trzy czekolady do ciasta. I jako słodycz dla Piotrka. Coś tu jeszcze jest takiego? Nie. Jeszcze mam musztardę miodową. Też do sosu do sałatki. I teraz mam piwa. Nie wiem, czy to jest ciekawe, ale są to takie kraftowe piwa. To nie dla mnie, to Piotrek. Tamto? Proszę. Wiecie. Jest urlopik, jest alkohol. To też chcesz zobaczyć? Piłem. Piłeś to? No, ale taki... No, wydawało mi się też, że takich nie piłeś. A to? Nie. Jest tam jeszcze coś w siatce? Dobra, jeszcze zaraz zobaczę, czy coś jest, co mogłabym wam pokazać. Nie, to już tylko cebula i fasola. Także taki to byłby haul zakupowy. A, jeszcze kupiłam takie quinoa chips z Lidla o smaku chili. Bardzo je czasami lubimy jako przekąskę. Myślę, że to też jest taka lepsza, zdrowsza alternatywa po prostu chipsów. Dlatego je wzięłam. Dobra, jeszcze tutaj sięgam po cebulę. Sorry, że się schyliłam. Jeszcze jedna mi brakuje, jednej mi cebuli. Peter. Dobra.
Także to by było na tyle z tego holu. I widzimy się później. See ya. O, patrzcie, jaką mają zabawę. Idealna zabawka dla kotów. Dać im torebkę albo siatkę. Tam w środku jest Jimmy, jak coś. A to jest Ziggy. Ziggy. Może opowiem wam, dlaczego takie imiona tych kotów. Jimmy. Po pierwsze, może zacznę od tego, że chcieliśmy nazwać koty od nazw muzyków. I Jimmy jest od Jimmy'ego Hendrixa. A Ziggy jest dlatego, bo miał być Bowie, ale no Bowie się kiepsko wymawia, sorry, świetnik. Bowie się kiepsko wymawia, więc uznaliśmy, że będzie Ziggy, jak Ziggy Stardust w piosence Bowiego. I tyle. Ale patrzcie, jak super się bawią. Mam nadzieję, że się pokochają. A jeszcze chciałam wam pokazać, że kupiłam wczoraj książkę Skin Beauty, Biblia pięknej i zdrowej skóry. Jak przeczytam, to pewnie dam wam znać, czy fajna, czy warto kupić. Ja jestem bardzo ciekawa, pewnie dzisiaj już zacznę ją czytać. Dobra, wracamy już do domu. Sushi było genialne, było przepyszne, naprawdę. Ja w ogóle nie jestem fanką sushi, ale to było pycha. Takie sushi mogłabym mieć częściej. Słabo mnie pewnie widzicie, bo słońce strasznie świeci. Chyba będziemy stać w koreczku, co? Chyba tak. No dobra, a ja się już na dzisiaj z wami żegnam. Myślę, że ten vlog był wystarczająco długi. Mam nadzieję, że wam się podobał. Życzę wam miłego dnia. Dawajcie lajki, subskrybujcie, jeżeli wam się podobało i widzimy się w następnym filmie. Pa, pa!